dzisiejszej podróży z lokalną historią odwiedzimy miejsce, w którym rozegrał się jeden z najtragiczniejszych epizodów II wojny światowej na Kielecczyźnie. Około 1000 partyzantów Armii Ludowej, batalionów chłopskich, radzieckich grup partyzanckich oraz grupa żołnierzy Armii Krajowej dokonała skutecznego przełamania przez 3 niemieckie linie obrony na sowiecki przyczółek w rejonie wsi Chodcza. Dlaczego historia tej bitwy była przez tyle lat zakłamywana i dlaczego do dzisiaj nie usłyszeliśmy całej prawdy? O tym postaram się powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Naszą opowieść zaczniemy od nadwiślańskiej wsi Gniazdków, położonej zaledwie 2 km na północ od Chodczy. To właśnie w tym miejscu miało miejsce forsowanie Wisły, w której brali udział żołnierze 274. Dywizji Piechoty, podlegli generałowi Michałowi Białowowi. Przekroczyli oni Wisłę w tym miejscu i zlikwidowali słabą również niemiecką obronę, a w następnych dniach rozszerzyli znacznie przyczółek. Miało to miejsce 29 lipca 1944 roku. W wyniku lądowania w tym miejscu oraz również nieco na północ w podsiąłku Lucimia śmierć poniosło nawet około 3000 żołnierzy w ciągu 3 dni. Desant pod wsią Gniazdków i Lucimia rozpoczął trwające 6 miesięcy walki o tak zwany przyczółek Puławski, w którego w skład wchodził mniejszy przyczółek Chotecki. W wyniku toczonych walk od lipca 1944 roku do stycznia 1945 pole stłumiło nawet kilkanaście tysięcy żołnierzy obu walczących stron. Po desancie pod wsią Gniazdków Sowieci umocnili swoje pozycje i utworzyli warowny przyczółek, który służył później jako miejsce przeprawy ciężkiego sprzętu, artylerii, moździerzy, jeszcze większej ilości żołnierzy oraz również nieco na północ, we wspomnianej wcześniej Lucimi, powstał most. Most, który co ciekawe podczas budowy był pokryty zasłoną dymną, którą oddziały chemiczne towarzyszące inżynierom Armii Czerwonej rozpuściły nad Wisłą, żeby utrudnić bombardowanie miejsca budowy pilotom Luftwaffe, ponieważ właśnie w Lucimi znajdowało się największe zgrupowanie Armii Czerwonej w naszym regionie i to tam trafiała większość ciężkiego sprzętu. Trwające nad Wisłą walki niemiecko-radzieckie uczyniły fatalną sytuację partyzantów stacjonujących w pobliskich lasach jeszcze gorszą, ponieważ wraz z przedłużającymi się walkami i z ciąganiem kolejnych dywizji na przyczółki pod Puławami Niemcy również ściągali ogromne siły i nie mogły one sobie pozwolić na obecność jakichkolwiek grup uzbrojonych, grup, które mogłyby siać dywersję na zapleczu frontowym. Dlatego z największym dotychczas niespotykanym okrucieństwem pacyfikowano wsie, mordowano wszystkich podejrzanych o działalność partyzancką. Pacyfikacje nie ominęły również okolic Chodczy, Lipska, Ciepielowa, w których śmierć z rąk niemieckiej żandarmerii mogło ponieść nawet około 1000 osób. Pomnik w Gniazdkowie upamiętnia 6 zamordowanych członków Gwardii Ludowej i Armii Ludowej, którzy zostali tutaj zamordowani przez Niemców z niezwykłą brutalnością, spaleni żywcem w miejscowej szkole. Takie przejawy okrucieństwa niemieckiego naznaczyły nasz rejon ogromną ilością takich miejsc pamięci. W tej sytuacji dowództwo Kielckiej Armii Ludowej, której brygady stacjonowały w Puszczy Iłżeckiej i Starachowickiej, podjęła decyzję o przełamaniu frontu i przedostaniu swoich żołnierzy na radziecką stronę, okupowaną już przez Rosjan. Pułkownik Moczar, tak pod takim imieniem najczęściej go znamy, w rzeczywistości był to Nikołaj Demko, dowódca zgrupowania Kieleckiego Armii Ludowej, uznał, że najlepszym miejscem na przekroczenie frontu będzie właśnie rejon Chodczy, gdzie dojście do frontu było dosyć znane i gdzie nie spodziewano się większego oporu wroga. Otrzymałem rozkaz przejścia z brygadą i z oddziałami innych brygad do lasów małomierzyckich. 24 października wieczorem przeszliśmy w te lasy małomierzyckie. Tam zatrzymaliśmy się przez noc. Następnego dnia pułkownik Moczar pośpiesznie ściągał wiadomości o ruchach oddziałów niemieckich na tamtejszym terenie. Pamiętam, że przychodzili również ludzie z batalionów chłopskich. Widziałem tam dowódcę zgrupowania batalionów chłopskich, Ośkę Sońtejana. Czułem, tak samo zresztą jak i inni, że przygotowuje się jakaś akcja. Następnego znowu dnia, był to chyba 26, na naradzie przy udziale dowódców
oddziałów i brygad postawiona została sprawa: mamy przechodzić na wyzwolone tereny Lubelszczyzny. Chotcza w trakcie II wojny światowej była jednym z głównych punktów oporu i takim, można powiedzieć, również miejscem, w którym takie swoje działanie bojowe rozpoczęła Gwardia Ludowa, czyli komunistyczne ramię, zbrojne ramię Polskiej Partii Robotniczej, sterowanej bezpośrednio z Moskwy. I jednak, jakkolwiek by na to nie patrzeć, to ruch oporu był bardzo silny w tym miejscu. Tutaj przysyłano z samej Warszawy oddziały Gwardii Ludowej, które na przykład chociażby ta pod dowództwem Grubego Stacha, która była odpowiedzialna za wiele akcji dywersyjnych w regionie. Natomiast potem, kiedy już powstała Armia Ludowa, to rejon stał się takim miejscem, z którego również pochodziło wielu partyzantów, którzy dołączali do brygad Armii Ludowej, najczęściej w rejonie kieleckim. Natomiast znajdowali swoje schronienie w lasach starachowickich, Puszczy Jużeckiej, gdzie tworzone były duże oddziały partyzanckie, złożone w dużej mierze z Polaków, ale też w ogromnej mierze z Rosjan, z jeńców radzieckich, którzy uciekli z obozów albo pełnili nawet służby wartownicze, o czym się dowiemy też wkrótce. Chotcza była miejscem strategicznym zarówno dla Sowietów, jak i dla Niemców. Przez miejscowość miano przeprowadzić trasę Radom-Lublin, a konkretnie Radom-Majdanek, ponieważ miało to przyspieszyć eksterminację Żydów poprzez przyspieszenie transportu ich do obozów zagłady. W tym celu przez Chotczę miano poprowadzić trasę kolejową, co jednak nie skończyło się sukcesem, a pozostałości po niedokończonej trasie można obserwować do dnia dzisiejszego. Dla Sowietów natomiast było miejscem bardzo strategicznym ze względu na dogodne miejsce do przeprowadzenia i wyprowadzenia ofensywy, którą zamierzano przeprowadzić w zimie 1945 roku. Przyczółek pod Chotczą często bywa nazywany przyczółkiem mostowym. Dlaczego mostowym? Odpowiedź jest za mną. Jedno z przęseł na Wiśle niedokończonego mostu kolejowego, który był budowany przez Niemców w latach 1942-1944 i który ząb czasu wystarczająco uszkodził. Natomiast rzeczywiście przez Chotczę miała przechodzić linia kolejowa. Więcej o tym wspominałem w poprzednim moim materiale o chałupkach. Bardzo zachęcam do obejrzenia. Kościół w Chotczy Dolnej bardzo ciężko, ale jednak przetrwał działania wojenne. Na jego ścianie zachowały się do dzisiaj pozostałości, w sumie ślady po odłamkach artyleryjskich. Natomiast wojnę przetrwały tylko dwie ściany praktycznie, które no też można zobaczyć tutaj na zdjęciu, które rzeczywiście zachowały się i dało się po wojnie ten kościół odbudować tak trudem, który powstał tak wielkim trudem przed II wojną światową. Wieczorem 24 października do Lasu Małomierzyckiego nieopodal Iłży dotarli żołnierze trzech kieleckich brygad Armii Ludowej. Do zgrupowania dołączali żołnierze batalionów chłopskich ze zgrupowania Jana Sońty, pseudonim Ośka, oraz najpewniej kilkudziesięciu żołnierzy Armii Krajowej z oddziału Potoka. Zgrupowaniu dowodził Tadeusz Łęcki, pseudonim Orkan. Natomiast żołnierze byli zmarznięci, przemoczeni, ponieważ dni poprzedzające atak bardzo padało. Z Lasu Małomierzyckiego przemaszerowali w okolice Świesielic, zresztą rodzinnej wsi Jana Sońty, gdzie mogli spędzić ostatnią noc w lesie, niecałe 2 km od linii frontu pod Chotczą, przez który mieli się przebić. Dużą część partyzantów w zgrupowaniu stanowili byli zbiegli z obozów jenieckich żołnierzy Armii Czerwonej. Stanowili nawet około 1/3 zgrupowania, to było około 300-400 żołnierzy. Część z nich, na przykład partyzanci z grupy Arałowa, byli uzbrojeni w niemiecką broń i odziani w niemieckie mundury, ponieważ wcześniej pełnili służbę w oddziałach wartowniczych. Na jeden dzień przed tym, zgodnie z planem, wspólnie z partyzantem radzieckim, Żorką, nazwiska jego nie znamy, wybrałem się do zbadania odcinka drogi od lasu pod Świsielicami do pierwszych linii frontu na przyczółku choteckim. W tym celu poprosiliśmy jednego z mieszkańców tych wiosek, który chodził do pracy przy kopaniu okopów. Niemcy poznali go bliżej ze względu na to, że widywali go często i dlatego też wykorzystaliśmy to dla siebie.
ten właśnie Piotr Jelonek poszedł z nami i wskazał nam drogę taką, która nie była zaminowana i była dla nas najbardziej bezpieczna, którą później potraktowaliśmy jako trasę przemarszu do frontu oddziałów połączonych. Znajdujemy się w radzieckim okopie, ziemnym okopie, transzei, jak zwał, tak zwał, która służyła tutaj żołnierzom Armii Czerwonej jako osłona przed niemieckim ostrzałem. W nich prowadzono walki, tutaj zapewne mamy pozostałości po stanowisku artyleryjskim albo ogniowym. Niecałe 200 metrów stąd, w tamtym kierunku, znajduje się najbliższa frontu linia okopu. Tam w odległości około 100 metrów od siebie znajdował się okop radziecki i niemiecki. I trwała tam nieustanna strzelanina, dlatego tak potrzebne były wszelkiego rodzaju ziemne umocnienia, żeby żołnierze przynajmniej na tym zapleczu mogli chronić się przed artylerią, ostrzałem karabinowym, żeby w jakikolwiek sposób zachować swoje życie. Do dzisiaj w okolicy Chotrzy zachowała się w lasach ogromna ilość różnego rodzaju okopów, ziemianek, stanowisk artyleryjskich. Na samym przyczółku chotewskim znajdowało się około kilku tysięcy radzieckich żołnierzy. Sam przyczółek chotecki był niezwykle silnie ufortyfikowany. Znajdowało się na nim ogromna ilość dział, moździerzy, ciężkich karabinów maszynowych. Po prostu do nadchodzącej ofensywy potrzebny był sprzęt i wytworzenie przewagi ogniowej, żeby po prostu zmiażdżyć Niemców w chwili ataku. 14 stycznia, kiedy rozwinęła się ofensywa, w ciągu półgodzinnej kanonady artyleryjskiej wszelkie niemieckie umocnienia na pierwszej linii zostały oczyszczone, dosłownie oczyszczone. Niemcy również taką terminologią się posługują. Po prostu kto został na swoich pozycjach, zginął pod ogniem, a ci, którzy uciekli, mogli prowadzić obronę w dalszych liniach, które zawczasu przygotowano. Po prostu 14 stycznia nastąpiła całkowita zagłada stacjonujących tutaj pod oddziałów 214 Dywizji Piechoty. Kapitan Orkan podaje hasło granit i odmarsz. Pamiętam, szliśmy przez pola deszczowe, drogi, przemokliśmy, nasze ciężary na plecach, a ja tu miałem RKM, tu miałem 4 magazynki, po 48 sztuk amunicji, miałem 6 granatów ręcznych, to jest razem w sumie około 20 kg na plecach. Szliśmy przez całą noc, mieliśmy mało odpoczynków. Doszliśmy do niewielkiego lasu, pamiętam. Słyszeliśmy, jak niemieckie wozy jechały gdzieś niedaleko lasu z szosą. Słychać było nawet krzyki, strzały frontowe. Około godziny 3, 28 października, dwóch partyzantów. Ciekawostką jest również to, że jednym z nich był niemiecki antyfaszysta walczący po stronie partyzanckiej. Zlikwidowało śpiących w młynie młodzianowie na miejscu przeprawy wartowników. Po tym żołnierze Armii Ludowej, Batalionów Chłopskich oraz Rajskich Grup Partyzanckich uformowali szyk bojowy na Ugorach nad Iłżanką. Co wydarzyło się potem? Wszystkie publikacje czasów PRL przedstawiają sprawę dość jasno i w sposób oczywisty. Partyzanci w ciężkim boju, ponosząc duże straty z Niemcami, przełamali linię obrony i wdarli się na sowiecki przyczółek, a następnie brali udział w walkach aż do Berlina, wcieleni do Wojska Polskiego. Jaka była jednak prawda? Otóż prawda mogła może wielu zaskoczyć, natomiast jest przerażająca. Znajdujemy się właśnie w tym miejscu, z którego zamierzaliśmy rozpocząć atak na tył hitlerowskiego frontu, naprzeciw radzieckiego przyczółka mostowego. Tu jest młyn, przy którym był most, przez który chcieliśmy przejść. Żeby dostać się na tył frontu, most musiał być sforsowany, a wywiad nam doniósł, że na moście znajduje się dwóch Niemców, dwóch hitlerowców, więc zapadła decyzja, żeby tych wartowników zlikwidować. Kiedyśmy przeszli przez most na drugą stronę Jużanki, tu na takich polach, na takim ugorze zatrzymaliśmy się wszyscy i ukształtowaliśmy, uformowaliśmy te nasze siły. Miejsce oraz czas dokonania przełamania frontu został z dowództwem radzieckim
jasno określony. O godzinie 5 nad ranem, na widok rakiety, która miała być sygnałem do ataku, do walki ruszyło około 1000 partyzantów. Przełamali oni z łatwością 3 linie niemieckich okopów, natomiast ogromna większość z nich zginęła w wyniku ostrzału artyleryjskiego, który nie był prowadzony, jak wielokrotnie podkreślano w czasach komuny, pozycji niemieckich, tylko był prowadzony z nad linii Wisły, czyli z przyczółka Choteckiego, kontrolowanego przez Sowietów. To na polu minowym, którego również Sowieci mieli podjąć się rozminowania, a czego ostatecznie nie zrobili, poległo bardzo wielu żołnierzy. Tu spoczywają prochy 180 partyzantów Armii Ludowej, batalionów chłopskich i radzieckich grup partyzanckich, którzy działając w ramach zgrupowania AL w nocy z dnia 28 na 29 października 1944 roku pod dowództwem kapitana Orkana Tadeusza Łęckiego, dowódcy 2 Brygady Armii Ludowej Świt, dokonując bohaterskiego ataku na umocnione linie niemieckie, polegli w boju. Cześć ich pamięci, Chodcza, październik 1984 roku. Znajdujemy się na cmentarzu w Chodczy Dolnej. W tym miejscu spoczywają symboliczne prochy 180 partyzantów, którzy, tak według tablicy na niej, polegli właśnie podczas przekraczania frontu pod Chodczą. Jest to bardzo tragiczna historia. Dzisiaj już wiemy, że ta liczba, która jest tutaj podana na tablicy, jest zaniżona, ponieważ już wczesne raporty Armii Czerwonej podawały, że w trakcie przełamania frontu poległo 200 samych tylko partyzantów Armii Ludowej, a wiemy, że w trakcie walki zginęło również około 60-70 żołnierzy batalionów chłopskich, czyli najpewniej liczba zabitych oscyluje wokół 250. Wiemy, że te prochy są tylko symboliczne, na pochówek musiały czekać kilka miesięcy, ponieważ trwały nadal walki i dopiero w styczniu 1945 roku część tych ciał mogła liczyć na pochówek i w ten sposób też na pamięć. Dlatego to jest miejsce, w którym warto się zastanowić nad czasami, w którym nam przyszło żyć, ponieważ dzisiaj nie musimy zmagać się z niebezpieczeństwami i wojny i ryzykiem, jakie niosła walka wtedy z Niemcami, ale jak wiemy również nasi sojusznicy nie byli lepsi. Punktualnie o godzinie 5 rano 28 października ożywił się cały odcinek frontu. Początkowo bezładna strzelanina słyszana z tej odległości dawała znak, że na tym odcinku frontu coś zaczęło się dziać niezwykłego. Do szturmu ruszyła 2 brygada, po natknięciu się na bunkier zlikwidowała go granatami i ruszyła tyralierą naprzód po prostu pędem, strzelając z karabinów maszynowych i z automatu. Po kilkudziesięciu krokach natknęliśmy się na okop niemiecki, pierwszy niemiecki okop od tyłu. Runęliśmy na ten okop z masowanym ogniem i prawe i lewe skrzydło i niemal wszyscy wpadliśmy do tego okopu, likwidując Niemców na miejscu, miażdżąc ich granatami, bagnetami i jak się tylko dało. W ten sposób zawładnęliśmy tym pierwszym okopem od tyłu. Po opanowaniu drugiego okopu ruszamy do przodu znowu. Napotykamy ogromnie silny ogień broni maszynowej niemieckiej i zaczynają się już odzywać działa i padają już pociski artyleryjskie. Widocznie Niemcy, którzy początkowo byli zdezorientowani, nie wiedzieli, co się dzieje, dlatego żeśmy poprzecinali połączenia przedniej linii z artylerią, opamiętali się jakoś, zorientowali się, że coś tu niedobrze i zaczęli korzystać ze swojej artylerii. Ogień ze strony Niemców z tego pierwszego okopu, do którego Niemcy spędzeni od tyłu uciekli, był ogromnie silny. Artyleria była coraz dotkliwsza. Partyzant, porucznik Finn jakoś zdołał podczołgać się najbliżej okopów radzieckich i wykrzyczeć to hasło, ten parol, tak, że żołnierze radzieccy usłyszeli. I z miejsca przestali strzelać, ucichły strzały i z okopów zaczęli wychodzić już żołnierze radzieccy. Jak jednak wyglądała bitwa oczami sowieckich żołnierzy na przyczółku Choteckim? Otóż w raporcie do kierownictwa Wydziału Politycznego 69. Armii sporządzonego 12 listopada 1944 roku czytamy, co następuje. Przechodząc z pozycji wyjściowej na linię frontu, partyzanci nie natrafili na oddziały wroga. Niemiecka obrona została przełamana, a 2 pierwsze okopy oczyszczone. W przednim okopie było niewielu Niemców, którzy widząc dużą masę ludzi z tyłu, uciekli. Wpadając na nasze pozycje, z których został utworzony ogień, partyzanci pomylili nasz pierwszy okop z niemieckim i zdobyli go szturmem.
wyzwanie do ostrzału artyleryjskiego przez naszą piechotę i otwarcie ognia przez przegrupowanego wroga doprowadziło do znacznych strat wśród partyzantów podczas przekraczania linii frontu. Sowieci jasno wskazywali, że również i oni otworzyli ogień. Czy to było w ferworze walki, czy było to działanie celowe? Tego się nie dowiemy i zapewne jeszcze wiele lat będziemy musieli czekać na ujawnienie prawdy. Jednak fakt, że za większość zabitych w tej bitwie odpowiadają Sowieci, to prawda do dzisiaj nie do końca znana. Dziesiątkowani ogniem artyleryjskim partyzanci ponieśli ogromne straty. Wiemy, że napis na płycie, na cmentarzu określający liczbę zabitych jako 180 jest błędny. Natomiast w większości publikacji, które zostały wydane za czasów komuny, podawana jest liczba nawet dwukrotnie mniejsza, 60-70 żołnierzy. Dzisiaj wiemy, że ta liczba na pewno by wynosiła więcej niż 200, niektórzy nawet podają liczbę 250. Jest to jedna z najkrwawszych bitew, jedna z największych i najkrwawszych bitew, jaką na terenie Polski stoczyła partyzantka w trakcie II wojny światowej. Aczkolwiek znając jej przebieg, ciężko nazwać ją bitwą. Była to rzeź podczas przekraczania frontu, do której wcale nie musiało dojść. Naszą opowieść kończymy w nietypowym miejscu. W miejscowości Borowiec znajdują się dwa krzyże upamiętniające dwoje dzieci w wieku 10 i 14 lat, które poległy w dniach 28 i 30 lipca 1944 roku podczas utworzenia przyczółka choteckiego w tym rejonie. Zginęły w wyniku ostrzału artyleryjskiego. Dlatego kończymy nasz materiał taką konkluzją, że jesteśmy jednym z najszczęśliwszych pokoleń w historii, które miało okazję nie doświadczyć wojny. Dziękuję Państwu za obejrzenie tego materiału. Nowych widzów zachęcam do obejrzenia pierwszego programu podróży z lokalną historią, który zrealizowałem na Wyspie Wiślanej Chałupki, a który nosi nazwę Niemiecka Warownia na Wiśle. Do zobaczenia. Będę bardzo wdzięczny za odzew w komentarzach, za podanie dalej oraz za udostępnienie swoim znajomym tego materiału, ponieważ więcej materiałów już wkrótce. Do zobaczenia.